10 śmiesznych miejsc na Google Maps. Dziś wybieramy się w wirtualną podróż po Polsce i świecie za pomocą Google Maps. Zapraszam. 10 Mała Wieś przy drodze. Na początek delikatnie Wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim w powiecie Nowodworskim w gminie Leoncin, która nazywa się Mała Wieś przy drodze. Liczba ludności 91. Faktycznie mała. Przy drodze? Przy drodze. Wszystko się zgadza. 9 Chujowy Domek. Serio, takie coś można odnaleźć niedaleko Bieszczackiego Parku Narodowego. Z Google dowiadujemy się, że jest to hotel, uwaga, przyjazny dzieciom. W końcu nazwa zobowiązuje. 8. Chujowy Tuwima. Jedziemy do Łodzi. Tam mapa Google wskazuje tajemnicze miejsce, które, jak się okazuje, jest przystankiem kilińskiego Tuwima. Czemu owa mapa wskazuje inną nazwę? Gazeta wyborcza próbowała zbadać tę sprawę, ale chyba nic z tego nie wyszło. 7. Chujalaiki, No nieźle. Jak już jesteśmy przy słowie chuj, to udało mi się odszukać w Indiach o taką miejscowość. Mówię taką, bo nie idzie tego przeczytać. To tak, jako ciekawostka. 6. Chujowa górka. Teraz będzie poważnie. Na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Płaszów w Krakowie, w którym od września 1943 roku dokonywano egzekucji więźniów obozu, znajdowała się górka. Egzekucjami kierował Albert Huyara i stąd właśnie nazwa Chujowa Górka. 5 stich. Tich... Dobra, nieważne. Lecimy do Holandii, do miejscowości Nieuwenne, niedaleko Amsterdamu. Tam swoją siedzibę ma księgowy. Nazwa jego biura jest magiczna, bo brzmi... Tak. 4. Kutas, jedna z najbardziej lubianych przez Polaków węgierskich miejscowości. Każdy szanujący się podróżnik musi odwiedzić owe miejsce i zrobić sobie zdjęcie z jakże wymowną tablicą. 3. Kurwa, powrót do Indii, kolejna dziwna nazwa. Ciekawe, jakby się poczuli mieszkańcy tego miejsca, jakby się dowiedzieli, co oznacza nazwa w naszym języku. 2. Kutas Mateusza, wracamy do Polski i kolejna tajemnicza lokalizacja na mapie. Tym razem myślę, że to po prostu jakiś żart znajomych, ale co tu dużo mówić? Pozdrawiamy Mateusza. 1. Penisek Władysława Reymonta. Na koniec lądujemy w Słupsku, gdzie Google Maps wskazuje nam penisek i to Władysława Reymonta. Brzmi jak kolejny żart? Nic z tego, pod tym adresem mieści się seks shop i to nie byle jaki seks shop, bo samoobsługowy, tylko ocena trochę słaba. Dzięki za obejrzenie do końca, jeśli ten film wam się podobał to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, a w komentarzu dajcie znać o czym chcielibyście kolejną dyszkę.